Dobra, siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy dodatek Big Bad, który wyszedł do gry 9 maja. Że może najpierw pokażę wam sklepy, co i jak. Albo najpierw wam pokażę tylko ciągnik, a potem po kolei. Że mamy Big Bad 450, 500 koni mechanicznych, prędkość maksymalna 30 km na godzinę i zbiornik paliwa 2082 litry. Nic nie możemy modyfikować. I to jest drugi Big Bad, 1100 koni, 30 koni mechanicznych, 30 km na godzinę i zbiornik na paliwo 3785. Tutaj możemy wybrać standardowe koła, czyli pojedyncze z obciążnikami, podwójne koła i potrójne koła. I tutaj tak sobie wpadłem na pomysł, żeby zrobić takie porównanie mniej więcej, jak wygląda Big Bad i 60. Jak widzicie, jest to sporawa różnica. Także no to co dużo mówić, zobaczcie sami. Ja jeszcze sobie na szybko tylko polecę. Zapomniałem tego zrobić po odcinkiem. I kupię to pole. Tam jest trigger. Wow, ale mnie zlegowało. Kup. Tu są takie maszyny, które mi to wszystko ustawiałem. Już postawiłem taką 60 sobie, nie wiem po co tego. I tu mamy, postawiłem kolejnego Big Bada. Tam już widzicie też. Patrzcie, co postanowiłem też zrobić. Tak do porównania mniej więcej. Także no, olbrzymia to jest mega. Różnica jest mega pomiędzy tymi ciągnikami. Tutaj pokażę teraz, jak to wygląda mniej więcej w tym. Mamy jakiś monitorek. Tutaj mamy jakieś wajchy. Tu wszystkie wskaźniki. Przejedziemy się zaraz inną, bo tutaj nie chcę wyjeżdżać już. Może tutaj tego to wygląda. Nie ma nic otwieranego, to jest oryginalny mod. Ale dosyć fajnie to wygląda. No dobra, może przejedziemy się już kolejnym. To jest ta 55. Tu jest kolejny Big Bad, taki sam. Przejdziemy się tym kawałek. Wow. Także tutaj jak widzicie, wszystko co ma się ruszać się chyba rusza. Chyba. Rusza się coś w ogóle? Tak, obroty się ruszają na pewno. No i, oj, no i pewnie te też się ruszają, tylko ja tego nie widzę jeszcze. Mamy paliwo albo coś. Że no jak najbardziej maszyna jest parowa. Także postawimy tutaj i lecimy dalej. Tu jest ten sam Big Bad, tylko właśnie na pojedynczych oponach. Tam na podwójnych, tutaj stoją na potrójnych. Tak samo wygląda w środku. Może tutaj nie ma żadnej różnicy. Tu jest trochę mniejszy Big Bad. Ten w środku już trochę inaczej wygląda. Fajnie też wygląda, jak się ten wentylator kręci. Tamtych też to było widać. No i w środku podobno do tamtego jest. Niczym się zbytnio nie różni. Tam ma jakieś zegary. Tutaj też nie ma nic otwieranego, także no co, przechodzimy dalej. Ciągników chyba jako tego nie ma. Tak. Także przechodzimy dalej. Przejdziemy sobie może do pugów. Teraz weźmiemy sobie może tego Big Bada małego. W
tutaj mamy pługi. Pokażę wam w sklepie teraz. Pługi, to jest to. 10,5 metra, 550 koni potrzebuje. I mamy odkładnica uniwersalna i odkładnica ażurowa. Nie wiem, czym to daje w ziemi, w realu, ale w farmingu to się niczym nie różni. Tu jest ta ażurowa odkładnica, tu jest uniwersalna. Mają chyba po 200 skip, o ile się nie mylę. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. I po co to jest? Tu jest jeszcze taki wózeczek, wózek do tego. Tu jest taki właśnie przyczepa, adapter z 3-punktowym zaczepem. Czyli tak zwany, chyba z tuzem właśnie o to chodzi. Bo ten ciągnik nie ma tego tuza, no ma tutaj taki ten tylko. I właśnie tego pługu, tego nie podepnę do tego ciągnika, ale przez tą przejściówkę już mogę podpiąć. Co to sobie teraz mogę pokazać jeszcze. Odczepimy sobie tego i pojedziemy w pole poorać trochę. Wow. Pokażę wam, jak to wszystko wygląda. Tamtego już będę podpiął, tamten pług podepnę tylko do takich ciągników, jak tam ten fel, co tam stoi, albo te zwykłe ciągniki z tuzem jeszcze. Dobra, ustawiamy sobie tutaj, rozkładamy. Opuszczamy. No i można jechać. Trochę to ora, jak widać. Spory obszar. Fajnie to wygląda dosyć. Ale dobra. Tak to wygląda. Ta odkładnica ażurowa, czyli ta druga, to nie ma znaczenia. Tekstura jest taka sama, wszystko tak samo. Chyba że ewentualnie animacje ma inne. Tego nie sprawdzałem. Zawrócimy sobie. Dobra. Sorry za to. No taka orka, takim pługiem to już szybko pójdzie. Ale na przymasach to jeszcze się tego chwilę nie dorobimy. Też normalnie są obrotowe i wszystko. Teraz sobie obrócę na drugą stronę, ale dobra. Oj. To już zostawię tutaj. Teraz lecimy dalej. Tutaj ten fen mi przeszkadza. Tu jest ten drugi pług. Teraz może polecimy tutaj pod przyczepy przeładunkowe, także to jest to. To jest ta przyczepa. Są tak jakby dwie konfiguracje. Możemy sobie wybrać tutaj kolor czerwony lub zielony i ustawianie kół, czyli gąsienicę lub koła. Ta przyczepa mieści 53 tony. No i nie mieści wszystkiego. Mieści tak standardowe, te przyczepy są zbierające. Może dobra. Tu jest właśnie zielona na kołach, a tu już jest czerwona na gąsienicach. Także też fajny bajer z tym. Podepnę to sobie do tego ciągnika. Nie będę sprawdzał, czy wszystko działa tutaj, tam przesypywanie i wszystko. Mi się nie chce, szczerze mówiąc. Tu też tutaj można ściągnąć płachtę pod N. Tego problemu. Jest rura wysuwana. Chyba tyle z funkcji, tak? Co najmniej bardziej fajnie bardzo. Jeszcze możemy to tak, o, wyregulować, jakby ktoś chciał.
Niżej, wyżej, niżej. I na boki. Także fajna sprawa. Kolejna maszyna teraz. Teraz idziemy do kultywatorów. Tu jest taki jakby głębosz to się chyba nazywało. 8-metrowy. To jest ten. 420 koni potrzebuje, 8 metrów, 12 km na godzinę, prędkość maksymalna. I można górzyć za nas puga, za nas orki. No, fajny bajer nawet. Zaraz sobie pojedziemy zobaczyć z polu. Tu jest kolejny marki Bednar, taki sam jak ten. Nie, to jest inna marka chyba. Tak. Tu jest kolejny, też fajny agregat. W sklepie to jest 500 koni potrzebuje 18,2 metra. To już jest normalny tylko agregat, nie jest żaden głębosz, nie można go użyć na spuga. Tu jest jeszcze taki marki Flexicol, a też agregat, też 500 koni potrzebuje, tylko dużo szybciej już jedzie, znaczy wróć, dużo szybciej, dużo więcej zajmuje szerokość robocza. To jest ten. Dosyć to tak unikalnie wygląda, jak jest złożony. Ale mi się sobie podoba nawet. Dobra, teraz bierzemy ciągnik. Czekajcie, mam coś na farmy? Mam tam jakieś te, ale nie będziemy sprawdzać, czy to działa. Bo raczej, no działa na pewno. Także tutaj raczej bez problemu. Dobra, teraz bierzemy to. Fajnie to się animuje tutaj, jak ten. Jak się go podłącza. No w sumie ja bym nie powiedział, że to ma 8 metrów. Przynajmniej to tak wygląda, że jakieś takie małe. Ale to się tak wydaje tylko przy tych ciągnikach. No te ciemniki to są tak ogromne. Dobrze, wyjeżdżamy tutaj. Tu sobie pokazuję, jak to wszystko wygląda. Może na ten ciągnik, bo sobie ciężko już zostać z tym. Ale idzie. Tak to wygląda, na nas pługa. O, tu się da... Nie. Nie, to nie. Ile ciągnik rządki wyjmuje? Koła 2 rządki, a po środku bierze 3 rządki, no. A taka 60 bierze 2 rządki tylko. Są koła, są 2 rządki, także zobaczcie sobie. Lecimy dalej. Teraz sobie pojedziemy zobaczyć tego czarne coś tego Flexicola czarnego. Dwadzieścia 4 metry to aż bierze, że sporo. Te małe kółka widzę też niszczą. Prawy. No także jak widzicie, w sumie sporo to bierze. Ale to nie jest jeszcze najszersza maszyna. Taka jest.
najszerszy siewnik, ale to do tego zaraz. Także no takie pole to chwilę mało mam zrobione. No może nie aż taka chwila moment, ale jeden odcinek i takie wielkie pole mam zrobione. Ogólnie też mam chyba sobie zrobimy takie taką serię kiedyś o tej mapie. To jest taka moja mapa ze wspomnień jeszcze. Z Farminga jeszcze 13, jak do niej grałem. Ups. Dobra, teraz mamy jeszcze agregat. Ten, że jedziemy też z nim do pole. Fajnie ten agregat wygląda przed kręcaniem. Fajnie się tutaj te... Oj, te animują. Te... No. Jak to się nazywa? Tutaj te takie te, co się rozkładają. Fajnie to wygląda. Dobra, rozkładamy go już. Także ten już nie jest taki wielki, ale i tak sporawy. Także też pole nim szybko pójdzie. Też na jakiejś serii go na pewno użyję, bo tutaj ja chcę mieć... Ja mam w takim małym farmingu jest, że każda maszyna, każdy pojazd był na jakiejś serii u mnie. Na tym mi zależy. Czy mi się to uda, czy nie, no to... To już zostawiamy. Teraz może tego tutaj już postawimy i idziemy do tego fenda chwilę. To już jest, jak widzicie, ten rzutnik. Nie będziemy go sprawdzać zbytniawo. Ewentualnie go możemy sprawdzić w jeden sposób. Zaraz zobaczycie jaki. Ale no ten fend już ma mega ciężko z tym rozrzutnikiem. Dobra. 15 metrów ma rozrzutu. Ale za to pojemność ma mega wielką. Animacja jak animacja. Zbytnie się tam chyba niczym nie różnią. Dobrze, dobra, zwolnimy go już. Dobra, i teraz jeszcze nam zostały siewniki. I dosyć długi odcinek, kurde, z tego wyjdzie. Chciałem, że trochę krócej coś tutaj się z tym uwinę. A jeszcze odcinek z Pinteresa. No dzisiaj by pasowało nagrać. No dobra. Tutaj mamy... A, jeszcze wam nie pokazywałem w sklepie tego rozrzutnika. Że to jest ten 500... koni mechanicznych potrzebuje 70 tysięcy litrów pojemności i 15 metrów rozrzutu. Prędkość maksymalna to 20 km na godzinę, także w sumie standardowo. Teraz mamy jeszcze siewnik. Siewniki to jest teraz ten zestaw, 18 metrów, może siać prawie że wszystko, standardowo.
Tylko właśnie nie tam słoneczni, kukurydze, buraki, ziemniaki. Że to jest to. A tu jest jeszcze ten. Jak to się nazywa? Zbiornik na nasiona. Że idziemy sprawdzić, jak to działa. Ale najpierw jeszcze sobie musimy napełnić X odpływ zbiornik ziarna. Stój. Jeszcze dołączysz. Otwórz zbiornik ziarna, dobra. Paleta palety z nasionami. Mini ładowarkę kupię. Zobaczymy, jak to wygląda. Tu jest właśnie tego, że sobie możemy albo paletą to wsypać, paletę dać, albo sobie jeszcze możemy zrobić taki tip, że nasypiemy nasion do przyczepy, do takiej przyczepy lub takiej, podjedziemy, wyekipirujemy po prostu bez problemu. Znaczy to są w sumie takie przyczepy, że rurą od razu do zbiornika bez tej rury, a tak ona to tylko przyczepa, żeby miała syp z tyłu i bez problemu można to zrobić. Ale tego już nie będę pokazywał. Dobra, jest jedna paleta. Nie będziemy tak całego napełniać. Mi się nawet nie chce. To by chwilę zajęło. O kurde. Powinno sypać, bo to się działa. Dlaczego tak? Dziwne mi się ogólnie właśnie coś ostatnio zepsuło, że nie mogę napełnić. Może to przez ten mod prosić właśnie. Ale ten mod ogólnie będę musiał wywalić. Mi się nie podoba zbytnio. Dobra, puścimy pracownika. Mi się nie chce tego całego dopełniać. I tego się nie opuszcza. Co ciekawe, patrzcie, on się toczy z tej górki normalnie. Ja nie mogę hamować. Dziwne. Jak to opuścić? V opuścienik. Ja się opuścił, a na tym chodzie mi nie pokazała, że się opuścił. Tutaj tak to wygląda. Nawożenie też ma. Nie ma z tym problemu. No dobra, w sumie my sobie idziemy do innego ciągnika.
Jak kasę zapierdziela z konta. Jak on tam robi, tyle się ona kupuje. I już jest kolejny zestaw. To jest zestaw. To jest to. 25,5 metra. I to jest do tego. To ma 34,5 tony pojemności, także sporo. I tu się możemy wybrać podwójne koło tylne i standardowe. To są standardowe, tam są podwójne koło tylne. Także dobra, idziemy tutaj zobaczyć jeszcze to. Czego ci toczy? Naduje, nie hamuje, jak pomaga. Dziwnie trochę. Dobra, pracownika puszczę. No i co, też może nawoździć. Normalnie się ma agregat w sobie. Niby. Ja bym sobie nie powiedział, że tam masz sobie agregat, ale dobra. Także raczej jesteśmy na serii, no to tym nie będziemy się bezorkowo. Tylko ewentualnie właśnie orka i dopiero, albo jakiś gruber i dopiero. No dobra, niech on jedzie tutaj. Weźmiemy teraz może ten ciągnik dla odmiany trochę. Tu jest ten sam. Zaraz do niego przejdziemy jeszcze. Teraz pokażę tylko ten jeszcze siewnik. W sklepie to jest to. Może się wszystko, tylko może siać tym nowy upraw. Nie wiem, czy nie nadalni, czy co. Ale za to może siać pszenicę. Tam to wszystko i kukurydzę, jeszcze właśnie słonecznik, buraki cukrowe. Także to też fajny bajer z tym. 18 metrów mieści. 280 koni potrzebuje, także malutko. I 5800 litrów to jest pojemność jego. Szerokość robocza to jest 18 metrów, tak jak mówiłem. Dobra, sprawdzimy go sobie. Też się tutaj normalnie pokazuje, bo to nie jest mój telefon. Czekajcie, wezmę go, wyciszę. A on się chyba tam nawzajem zablokowali. Dobra, mniejsza z tym. On ma w sobie agregat, czy nie ma? Nie jestem pewny. Nie ma. Także tylko tutaj na tym nie możemy jeździć. Chyba już dzisiaj sobie nagram odcinka z Pinteresa. Także dobra, jeszcze tylko zobaczę, czy ma tu dodatkowe uprawy. Nie ma, także trochę szkoda. No tutaj są elegancko animacje wszystkie. Także jest git, nie ma problemu z tym. Tam jest jeszcze jedna sprawa, czy jest to ten? Jest ten zbiornik, jeszcze do niego podejdziemy na chwilę. Bo ciekawi mnie jedna rzecz. Czy ja go sobie mogę dopełnić? Tu nam się to ten pojawia. Wezmę, kupię paletę jakąś. Jedną taką i jedną taką. Trochę długi ten odcinek będzie. Ale postanowiłem zrobić tą prezentację. Może ktoś poogląda i coś się dowie z tego.
Dobra, nabrałem jako tako. Ja chcę sobie tego coś zobaczyć właśnie. Czemu to skóry tutaj to nie działa? Może tu teraz nie wiem, kół muszę kliknąć? Nie, kół chyba nie. Jak już to i. Nie, to się popsuło mi teraz tutaj z tym. Dobra, i z tym, Od kiedy byłem w tym ciągniku niby? Uzupełnić dodatkowy zbiornik, ale to jest zbiornik na ziarno. Dobra. No tak. Co teraz zrobiliby? A teraz była ta animacja. Gdzie poszła niby ta cała. Dobra, bierzesz tym. A mnie interesuje, czy ja mogę zapełnić inny ściernik od tego na przykład. Kurde, tu jest nawóz. Ajajaj. O kurde, co to jest? Ja pierdzikam. Kupimy sobie jeszcze jedną paletę z nasionami. Dobra, i zaraz jeszcze przejdziemy tamtym siewnikiem i zobaczę, czy ja mogę napełnić go od tego. Otwórz zbiornik z nawozem, zamknij dodatkowy zbiornik. Aha, no i tam mi się pokazuje, że to się sypia, a z tego triggera nie pokazuje. Nawet nie napełnia, i o co chodzi? Bo ja muszę mieć pokazany ten. Nie, nie, dobra, nie sprawdzimy tego jednak. Ja już pogłupiałem. No dobra, w tym odcinku to było na tyle. Ja was zapraszam do następnego odcinka. Który nie wiem co to będzie, czy Speeder, czy nie. Ja teraz sobie idę grać z kolegą z Need for Speeda bez Wanteta. Pograłem sobie trochę, bo nie mam w co grać. A co do fabuły to raczej o tego to nie będziemy tego przechodzić, tylko po prostu pokonamy sobie wszystkich tych bossów i tyle. Ale to pokonamy już na innym odcinku. Ja was teraz żegnam. Dziękuję, że byliście w tym odcinku i zapraszam do kolejnych moich odcinków. Także siemano i pionowo!